9 czerwca wspominamy świętego Józefa de Anchieta, prezbitera. Józef de Anchieta urodził się 19 marca 1534 roku w San Cristobal de la Laguna na Wyspach Kanaryjskich. W Coimbrze ukończył studia. W roku 1551 wstąpił do jezuitów. Wkrótce potem udał się statkiem do Brazylii. W Piratininze, w niedawno otwartym kolegium, uczył gramatyki i przedmiotów klasycznych. Sam od uczniów uczył się natomiast miejscowego języka. Później opracował jego gramatykę i słownik oraz napisał w nim katechizm. Ponadto układał pieśni i pobożne sztuki teatralne w innych językach. W roku 1566 otrzymał święcenie kapłańskie i został rektorem kolegium w São Vicente. Przez długie miesiące przebywał wśród plemion indiańskich, dotąd bardzo nieprzychylnych działalności ewangelizacyjnej. Józef pracował zwłaszcza w okolicach dzisiejszego Rio de Janeiro oraz kolonii Espírito Santo. Przez 8 lat był prowincjałem, potem za miejsce wypadowe, niestrudzonej aktywności obrał małą rezydencję w Retisibie. Tam zmarł 9 czerwca 1591 roku. Pozostawił po sobie sporo pism, ale przede wszystkim pamięć gorliwego misjonarza i cudotwórcy. Jest uważany za jednego z założycieli kościoła w Brazylii. Beatyfikować chciano go już w XVIII wieku, ale kasta zakonu jezuitów przerwała te starania. Na prośbę episkopatu i rządu brazylijskiego podjęto je dopiero w roku 1910. Beatyfikacji Józefa dokonał święty Jan Paweł II w roku 1980, a w kwietniu 2014 roku papież Franciszek na mocy tzw. kanonizacji równoważnej rozszerzył jego kult na cały Kościół i ogłosił, że odtąd przysługuje mu tytuł świętego. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.